redaktorze, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Ruszyły rozmowy na temat przyszłej współpracy w nowym Parlamencie Europejskim pomiędzy włoską prawicową Ligą Północną a Prawem i Sprawiedliwością. W Warszawie gościł dziś szef Ligi, wicepremier Włoch Matteo Salvini. Matteo Salvini to lider prawicowej partii Liga Północna, która cieszy się we Włoszech 30-procentowym poparciem. Od połowy ubiegłego roku to także wicepremier i minister spraw wewnętrznych w rządzie Giuseppe Contego. Spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim odbyło się na chwilę przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przy stole zasiedli m.in. wicemarszałek Senatu Adam Bielan, pełnomocnik premiera do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders oraz europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba i Ryszard Legutko. To było dobre spotkanie, powiedział włoski wicepremier Matteo Salvini. Rozmawialiśmy na temat Europy przyszłości, na temat tego, jak nadać sens marzeniu europejskiemu, które zostało stłamszone przez biurokrację w ostatnich latach. Rozmowy dotyczyły współpracy w ramach Europarlamentu, gdyż pozycja europejskich konserwatystów i reformatorów w parlamencie słabnie. Opozycja sugeruje, że rozmowy są początkiem destrukcji Unii Europejskiej. Dzisiaj na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zostanie zawarty nowy układ. Układ Salvini-Kaczyński, którego celem jest zmiana modelu sprawowania władzy, zmiana obecnego układu sił, zmiana obecnego modelu Unii Europejskiej. Takie rozmowy to norma przed wyborami, zauważa wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Celem każdej partii jest wzmocnienie swojej pozycji. Tworzenie grup politycznych nie służy temu, aby mówić głosem cudzym, służy temu, by mówić głośno, widocznie głosem własnym. Salvini mówił dziś o konieczności powstania osi włosko-polskiej. Politolog profesor Stefan Bielański podkreśla, że polityk ma również wielu przeciwników, gdyż optuje za umacnianiem współpracy z Rosją, a nie z Unią Europejską. Pozycja Matteo Salviniego to jest pozycja znacząca, polityka, który ma wiele do powiedzenia w samych Włoszech, ale i sporo w Europie. Jest na pewno często na kursie kolizyjnym z Brukselą, z establishmentem unijnym. Jak dodaje politolog dr Małgorzata Soja, Polskę i Włochy łączą wspólne stanowiska w sprawie emigracji czy konieczności reformy Unii. Na pewno też rzeczą wspólną jest krytyka dyktatu właściwie francusko-niemieckiego w Unii Europejskiej. Wspólna koalicja Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Północnej zmieniłaby wizerunek Unii Europejskiej, mówi politolog dr Krzysztof Sławski. Zmiana w Parlamencie Europejskim, zmiana Komisji Europejskiej na ugrupowania, które są bardzo blisko ludzi, które dbają o interes narodowy, to jest wywrócenie w ogóle polityki brukselskiej, takich biurokratycznej, do góry nogami. I dlatego lewicy, liberałom bardzo jest na rękę taka postawa. Z Salvini spotkał się także premier Mateusz Morawiecki oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. W rozmowie poruszane były tematy dotyczące polityki migracyjnej, mówi minister. Polska i Włochy zgadzają się, że w kontekście działań poza Unią Europejską należy wzmocnić ochronę granicy zewnętrznej wspólnoty i pogłębić współpracę z państwami pochodzenia i tranzytu migrantów. To pozwoli naszym zdaniem wzmocnić zdolność tych państw do zarządzania migracją, skutecznej ochrony granic. Współpraca ma dotyczyć działań policji oraz wspólnego upamiętniania miejsc pamięci historycznej. Rozwijana będzie współpraca gospodarcza, podkreśla wicepremier Włoch Matteo Salvini. Będziemy pracowali nad tym, aby włoskie firmy dalej wspaniale współpracowały z Polską. Ponieważ w Polsce przez lata funkcjonowała oś francusko-niemiecka, my zmierzamy do nowej równowagi i w tym kontekście Polska i Włochy będą bohaterami tej nowej wiosny europejskiej. Polsko-włoski sojusz będzie początkiem zmian w Unii? Tego dowiemy się już niebawem po wyborach do Europarlamentu. W Polsce odbędą się 26 maja. Trwa nagonka na Kościół. Środowiska liberalno-lewicowe chcą wyrzucić lekcje religii ze szkół. To jeden z efektów antykościelnej nagonki. W Starogardzie Gdańskim sprofanowano pomnik świętego Jana Pawła II. Policja poszukuje sprawców. Otwartą walkę z Kościołem zapowiedziały środowiska liberalno-lewicowe. W Polsce bardzo potrzeba rozdziału Kościoła od państwa, świeckości, uporządkowania relacji, które ewidentnie zostały zakłócone. Pierwszym etapem tej walki ma być wyrugowanie lekcji religii ze szkół. Szefowa inicjatywy polskiej, Barbara Nowacka, mówi wprost,
jest. Lepiej byłoby również dla religii, gdyby jej w szkołach nie było. Lewica próbuje wmówić opinii publicznej, że katecheci mają w szkołach specjalne warunki. Lekcja religii w polskiej szkole odbywa się na mocy przepisów konstytucji, konkordatu oraz ustawy o systemie oświaty. Nauczyciele religii są pracownikami szkoły, członkami rady pedagogicznej i podlegają takim samym rygorom, co inni nauczyciele, zatrudnia ich dyrektor szkoły. Odpowiada na zarzuty środowisk lewicowych koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz profesor Piotr Tomasik. Potwierdzają to także dyrektorzy placówek oświatowych. Każda osoba, która pracuje w szkole i jest pracownikiem pedagogicznym, jest zatrudniana na podstawie karty nauczyciela, tak samo i katecheci. Pozostawienie religii w szkołach jest bardzo ważne dla wielu rodziców. Zostawienie dziecka bez tej nauki to jest takim trochę wpychaniem nieumiejącego pływać do 5-metrowego basenu albo nalewaniem, bo mąż powtarza często, benzyny do diesla. I nie jest to odosobnione zdanie, a potwierdzają to wyniki badań, wskazuje rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik. Około 87% rodziców chce, aby ich dzieci uczestniczyły w lekcjach religii i rodzice mają do tego konstytucyjne prawo. Zarzut, że nauka religii w szkołach jest niezgodna z konstytucją, to kompletna bzdura. Jest wyraźny przepis konstytucji, który stanowi, że religia może być przedmiotem nauczania w szkołach. Oczywiście dotyczy to tylko kościołów i związków wyznaniowych, które mają uregulowany stan prawny, czyli tam, gdzie jest ustawa o danym związku wyznaniowym. No i jest warunek oczywiście, że musi to być z poszanowaniem wolności sumienia i wyznania innych osób. I konstytucja tutaj nie pozostawia żadnych złudzeń. Podkreśla profesor Jakub Stelina. O co więc tak naprawdę chodzi środowiskom liberalno-lewicowym? Odpowiedź jest bardzo prosta. To próba osłabienia Kościoła i wywołania wojny ideologicznej. Zaczyna się właśnie od religii, od symboli religijnych w przestrzeni publicznej, a kończy się na tym, że po prostu religia jest pychana do, powiedzmy, do zacisza domowego. Czyli mówić wprost, powrotem do czasów komunistycznych. Nie było woli politycznej oraz instrumentów, by powstrzymać przestępców VAT-owskich. Nikt też nie interesował się uszczelnianiem systemu VAT. Tak w dużym skrócie przedstawiają się zeznania kolejnego świadka przed Komisją Śledczą do spraw VAT. A był nim były dyrektor jednego z departamentów Ministerstwa Finansów, Tomasz Tratkiewicz. Dzisiejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT potwierdziło dotychczasowe ustalenia. Na kształt ustawy o podatku miały wpływ niewłaściwe osoby, zeznał były dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Tomasz Tratkiewicz. Pamiętam, że był pan minister Nowak. Z tego co pamiętam, nie było całej komisji, przepraszam, ten tak zwanego Palikota, był chyba pan przewodniczący Palikot. To właśnie szef gabinetu premiera Sławomir Nowak miał mieć znaczący wpływ na tworzenie prawa podatkowego, a nie minister finansów Jan Wincent Rostowski. Takie zeznania złożyła już wcześniej była wiceminister finansów Elżbieta Chojny-Duch. A pani Hajder kogo reprezentowała? Nie wiem, kogo reprezentowała, no była po prostu. Renata Hajder była doradcą społecznym, ale jej rola daleko wykraczała poza funkcję opiniodawczą. Jej postulaty odnośnie kwartalnych deklaracji VAT znalazły się w ustawie, choć resort był temu przeciwny. Świadek potwierdził, że w czasie rządów koalicji PO-PSL wzrosła luka VAT-owska. Faktycznie 2008 rok był taki wzrost w działalności grup przestępczych w sektorze ekonomicznym. Ale później nastąpiła stabilizacja. Tratkiewicz twierdzi, że kolejna wzmożona działalność mafii VAT-owskiej zaczęła się w 2011 roku. Być może nie byłoby jej, gdyby 3 lata wcześniej, gdy problem się pojawił, resort wdrożył odpowiednie instrumenty. Było wielkie oczekiwanie już od 2006 roku jakby na zliberalizowanie wielu przepisów podatkowych również w obszarze VAT. Utrzymanie 30% sankcji VAT nie pomogłoby w walce z przestępcami, bo uderzała ona głównie w zwykłych podatników, którzy pomylili się w rozliczeniach. Świadek podkreślał, że karuzele VAT-owskie odbywały się głównie w sektorze handlowym, a największa luka podatkowa była wynikiem tzw. szarej strefy. Z nią rząd koalicji PO-PSL miał walczyć. Te działania w zakresie uszczelniania na etapie sprzedaży detalicznej
za pomocą systemu kas rejestrujących. To jest takie rozwiązanie, które znacząco na pewno wpływało na ograniczenie tej strefy. Innymi osiągnięciami resortu finansów w walce z wyłudzeniami podatku miał być także odwrócony VAT oraz tak zwana odpowiedzialność solidarna. Istniało pewnego rodzaju przyzwolenie, aby ten rodzaj przestępczości w żadnym wymiarze nie był tak skutecznie zwalczany, jak jest to realizowane na chwilę obecną. Mówi były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego dr Roman Marzec. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT ma zbadać, czy rząd koalicji PO-PSL prawidłowo zapewniał dochody z podatku. W wyniku pierwszych zeznań komisja złożyła już do prokuratury pierwsze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. 44 polskie miasta, w których żyje powyżej 100 tysięcy osób, mają gotowe plany adaptacji do zmian klimatu. Ich wdrożenie ma poprawić funkcjonowanie mieszkańców dużych aglomeracji. To największe tego typu przedsięwzięcie w Europie. Anomalie pogodowe stają się coraz częściej naszą rzeczywistością. Odczuwamy je wszyscy, ale nieco inaczej mieszkańcy wsi, a inaczej mieszkańcy dużych miast, mówi wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Coraz częściej, jak Państwo zauważyliście, mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które wpływają na funkcjonowanie w miastach, które powodują też określone straty, które można policzyć. Przykładem są ulewne deszcze, które zalewają zabetonowane miasta. Wiele ośrodków znajduje się też nad rzekami, co stanowi dodatkowy problem, mówi doktor inżynier Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Mamy bardzo dużo powierzchni uszczelnionej, czyli drogi, chodniki, mało terenów zielonych. To powoduje, że gdy mamy duży opad, on po prostu się piętrzy i kanalizacja deszczowa nie jest w stanie tego odpadu odebrać. Kolejny poważny problem to tak zwane wyspy ciepła w miastach. Tworzą się one tam, gdzie nie ma drzew i roślin dających cień, wskazuje Szymon Tumielewicz z Ministerstwa Środowiska. Wyraźnie widzimy, jak wzrasta zagrożenie zgonami z powodu chorób układu krążenia i oddechowego w trakcie trwania fal upałów. Dlatego też 44 polskie miasta, w których mieszka powyżej 100 tysięcy mieszkańców, zdiagnozowały te problemy i przygotowały specjalne plany. Plany adaptacji do zmian klimatu są nowym instrumentem, który pozwoli miastom prowadzić bardziej skuteczną, efektywną politykę rozwoju na poziomie lokalnym. Nikt do tej pory nie zrealizował takiego projektu, podkreśla prezydent Andrzej Duda. Nie udajemy, że nic się nie dzieje, ale wychodzimy do przodu i chcemy szukać możliwości rozwiązania ewentualnych przyszłych problemów, które mogą wystąpić. Dzięki temu stajemy się nowoczesnym państwem, dodał prezydent. Dla mnie także budowanie państwa innowacyjnego, państwa, które rzeczywiście uwzględnia potrzeby swoich obywateli, także właśnie w tej przestrzeni miejskiej. 44 ośrodki, w których mieszka 30% populacji Polski, chcą przede wszystkim rozwijać tak zwaną zielono-błękitną infrastrukturę. Poprawa życia mieszkańców miast nie wymaga ogromnych nakładów, mówi doradca prezydenta Paweł Sałek. W układzie kosztów budowy nawet dużej infrastruktury drogowej, rowerowej czy torowiska, już te koszty poniesione na działania adaptacyjne naprawdę nie będą wielkie w koszcie całej inwestycji, a tylko chodzi o to, żeby zaszczepić tą myśl adaptacyjną, proekologiczną także u włodarzy miast. Na opracowane przez miasta plany na pewno znajdą się środki, zapewnia minister środowiska Henryk Kowalczyk. Na ten cel będą przeznaczone środki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, ale też przede wszystkim liczymy, że będzie też taka specjalna ścieżka w przyszłej perspektywie finansowej. Plany adaptacyjne do zmian klimatu przygotowano m.in. dla Krakowa, Wrocławia, Rzeszowa, Lublina, Torunia, Trójmiasta, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i Białegostoku. W brytyjskiej Izbie Gmin rozpoczyna się 5-dniowa debata przed głosowaniem nad umową w sprawie Brexitu. Jest ono zaplanowane na 15 stycznia. Scenariusz twardego Brexitu jest coraz bardziej realny.
W połowie grudnia unijni przywódcy spotkali się na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej, by omówić Brexit. Potwierdzili konkluzje z 25 listopada 2018 roku, w których zatwierdzili umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zaaprobowali deklarację polityczną. Umowa musi jednak być zaakceptowana przez brytyjski parlament, o co będzie trudno. Od czasu szczytu jestem w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie obaw posłów. Dyskusje te wykazały, że dalsze wyjaśnienia dotyczące mechanizmu obronnego są możliwe, a rozmowy będą kontynuowane w ciągu najbliższych kilku dni. W sprawie akceptacji przez parlament umowy brexitowej wynegocjowanej przez rząd decydująca będzie arytmetyka. Premier Theresa May potrzebuje głosów ze strony zbuntowanych torysów, przedstawicieli Demokratycznej Partii Unionistycznej bądź też Partii Pracy, by przeforsować umowę w Izbie Gmin. Dla tej umowy nie ma alternatywy. Najbliższe głosowanie prawdopodobnie skończy się porażką. Wtedy widmo twardego Brexitu będzie już bardzo realne. Inny scenariusz to rezygnacja Theresy May, jeśli udałoby się umowę przegłosować. Wówczas warunki współpracy między Brukselą a Londynem będzie negocjował nowy premier. Stanie się to już po formalnym opuszczeniu wspólnoty przez ten kraj. 15 stycznia odbędzie się kluczowe głosowanie nad umową w brytyjskim parlamencie. Wiemy, że warunki przedstawione przez Junckera, przez Unię Europejską są zaporowe. W każdej dziedzinie są one dla Wielkiej Brytanii krzywdzące i bardzo, bardzo kosztowne. Dlatego dyskusja nad tym, czy takie warunki powinno się w ogóle przyjmować, czy nie, no musi być burzliwa. Ktoś, kto swojego państwa pilnuje, kto nie dba, kto chce, żeby powodziło mu się dobrze, nie może decydować się na tak daleko idące ustępstwa w stosunku do Unii Europejskiej. Mówi dr Lucyna Kulińska. Agencja Reutera podała, że Theresa May nie zdołała zapewnić sobie poparcia wspierającej rząd w Izbie Gmin Demokratycznej Partii Unionistów. Bez ich głosów rząd nie dysponuje większością w parlamencie. Bóg zawsze odpowiada na nasze prośby. Jest Ojcem i nie zapomina o swoich cierpiących dzieciach. Mówił w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Papież kontynuował cykl kateches na temat modlitwy Ojcze Nasz. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o tym, że Jezus wiele czasu spędzał na modlitwie. Modlił się zwłaszcza przed podjęciem znaczących decyzji. Modlitwa Jezusa zdaje się łagodzić uczucia najbardziej gwałtowne, pragnienie zemsty i odwetu. Jedna człowieka z jego najgorszym wrogiem, którym jest śmierć. Ojciec Święty przypomina też o wytrwałości w rozmowie z Bogiem, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że nasze modlitwy pozostają bez echa. Jezus zachęca nas, abyśmy w takich chwilach nalegali i się nie poddawali. Bóg zawsze odpowiada. Żadna modlitwa nie będzie niewysłuchana, ponieważ jest On Ojcem i nie zapomina o swoich cierpiących dzieciach. Bo modlitwa zawsze zmienia rzeczywistość i nasze serce. Możemy być pewni, że Bóg odpowie. Jedyna niepewność wynika z czasów, ale nie wątpimy, że On odpowie. Być może będziemy musieli nalegać całe życie, ale odpowie. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział, byśmy powierzając Bogu swoje sprawy w modlitwie Ojcze Nasz, byli pewni, że otrzymamy od Niego to, co jest dla nas dobre, pożyteczne i niezbędne. Ufając Bożej dobroci, zrozumiecie sens zdarzeń i cel waszego życia. Niech w waszej modlitwie nie zabraknie zawierzenia i wytrwałości. Tą informacją kończymy, a kolejne wydanie informacji dnia po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Karolina Gierat, zapraszam na prognozę pogody. W naszym kraju w nocy od minus 10 stopni w Białymstoku do zera na zachodzie kraju. Jutro na przeważającym obszarze kraju opady śniegu. Na zachodzie możliwe przejaśnienia. Termometry wskażą od minus 9 stopni na północnym wschodzie do 2 stopni w Szczecinie. Będzie wiał umiarkowany, okresami porywisty wiatr z północy. Nastąpi wahanie ciśnienia. Barometry wskażą 1018 hektopaskali. I zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w ciągu najbliższych dni.
piątek na przeważającym obszarze kraju opady deszczu i śniegu. Jedynie na południowym wschodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od minus 9 stopni w Białymstoku, minus 3 w centrum, do 1 w Szczecinie. Będzie wiał silny wiatr z zachodnich kierunków. W sobotę na wschodzie opady śniegu, a na zachodzie deszcz. Temperatura maksymalna od 0 na wschodzie, 1 w centrum, do 4 na zachodzie kraju. Będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr z zachodnich kierunków.